Hej, czołem. Dzisiaj przygotowałem Wam temat związany z nominacjami generalskimi. Oczywiście te nominacje już się odbyły na Święto Wojska Polskiego, także już w sierpniu można było się dowiedzieć, że mamy 1000 nowych generałów. Oczywiście w Polsce generałów bardzo wiele osób uważa, że jest za dużo. Ja też uważam, że jest za dużo tych generałów, bo rozdają te stopnie generalskie, no nie wiem, jak kaprali rozdają praktycznie te stopnie generalskie. No ale dobra, niech będzie. Tylko pytanie jest jedno. Czy aby każdemu generałowi ten stopień się należy? Bo oczywiście nasz ukochany a mój ukochany minister też zresztą, Błaszczak, którego uwielbiam, wybrał najlepszych z najlepszych. Tak zwanych najlepszych z najlepszych. Oni są najlepsi we wszystkim. Ale czy aby na pewno? Bo portal onet.pl, link do artykułu macie w opisie, przejrzał sobie, kogo tak naprawdę ten nasz Mariuszek, ukochany majster, wybrał na generałów. Postaram się ten materiał zrobić w sposób taki humorystyczny, aczkolwiek no, do śmiechu za bardzo nie jest, bo okazuje się, że pan majster robi generałów z urzędników państwowych w mundurze, bo tak można nazwać takiego zwykłego gryzipiórka, który siedzi sobie całe życie przed komputerkiem, gdzieś tam w sztabie, gdzieś tam w WCR-ze, wcześniej w WKU i skacze sobie jak ta żabka, nie? Po różnych stołkach. No i okazuje się, że taka żabka, która skacze sobie po stołkach urzędniczych, będąc żołnierzem, oficerem, może dochrapać się nawet stopnia generalskiego. Także artykuł w Onecie ukazał się 1 grudnia 2023 roku i kilka sobie cytatów tutaj z tego weźmiemy, żeby pokazać, no, jak nieudolnie po prostu nasz odchodzący, niestety łezka mi się wokół kręci, że Mariuszek odchodzi, ale jak nieudolnie po prostu sprawował tutaj nadzór nad całym Ministerstwem Obrony Narodowej. Okazało się, że dawał swoim, nie tym, co trzeba, nie tym, co mają doświadczenie, ale dawał swoim. Ale o co tak naprawdę chodzi? I teraz słuchajcie, taki urzędnik w mundurze, który całe życie spędził w WCR, zgadnijcie, na jakim stanowisku będzie. Dostanie generała, czy już dostał generała, no mówiłem przecież w sierpniu, nie? I będzie odpowiedzialny za planowanie operacji wojskowych polskiej armii i współpracę z NATO. Słuchajcie, ja śmiem twierdzić, że ten pan generał, no nie tylko ja, ale ja tam jestem zwykłym takim porucznikiem, co sobie gada na YouTubie, nie? Ale wielu generałów, którzy gdzieś tam już są w stanie spoczynku, że tak powiem, i mogą też mówić, też wypowiadają się na ten temat, że ten gość nawet nie potrafi zaplanować zajęć dla kompanii, a co dopiero planować całą operację wojskową polskiej armii, a gość nigdy nie był na stanowisku dowódczym, nigdy nie dowodził plutonem, nigdy nie dowodził kompanią. Przypominam, że kompania to jest dla oficera młodszego w stopniu porucznik kapitan. Ja dowodziłem kompanią. No, pan generał okazuje się, że nie dowodził kompanią, czyli nie umie zaplanować zajęć dla kompanii, a teraz będzie planował operacje wojskowe dla całej armii. Mało tego, będzie współpracował z całym NATO. Gość, urzędnik w mundurze, przypominam, nie? Ale tutaj cytacik oczywiście wkradniemy, żeby było śmieszniej, żeby było weselej. Co pisze nam Onet? Oficer, który nie dowodził nawet plutonem, odpowiada za planowanie operacji wojskowych polskiej armii i współpracę z NATO. Na kurs generalski trafili oficerowie nieprzygotowani do dowodzenia, lecz blisko współpracujący z politykami PiS. To niektóre kadrowe decyzje Mariusza Błaszczaka, który żegna się z resortem obrony narodowej. Tragedia. Błaszczak zostawia po sobie katastrofalny poziom przygotowania oficerów do dowodzenia, uważa generał Waldemar Skrzypczak. Czyli tak jak mówię, no to nie jest tylko moje zdanie, ale również wielu generałów, że biorą po prostu gości nieprzygotowanych. A jest to nie tylko ten jeden generał, takich kwiatków tutaj na kursie generalskim, takich kwiatków, którzy dostali stopień generalski, jest wielu. I aktualnie na kursie generalskim w Akademii Sztuki Wojennej jest wielu generałów, którzy no przez wiele osób, wielu starszych oficerów, wielu generałów uważa, że nie powinni tam się znaleźć. No ale okej.
Co tutaj? Aha. Jeszcze jeden cytacik. Bardzo ważny. W wojskowych komendach uzupełnień oraz w wojewódzkich sztabach wojskowych w Krakowie i Rzeszowie zaczęła się kariera generała Marcina Żala. No będę mówił z imienia i nazwiska, bo skoro Onet o nim mówi, a to nie jest chyba żaden wstyd, że ktoś zostaje generałem, tak? I że ma bujne CV. I tam też się skończyła. Czyli pan generał zaczął swoją przygodę w WCR, wcześniej w WKU, czy tam w jakichś sztabach wojskowych. A i się skończył karierę też, znaczy jeszcze nie skończył, teraz będzie generałem odpowiedzialnym za planowanie operacji wojskowych całej armii. Pięknie. Jak twierdzą informatorzy Onetu, szefem planowania operacyjnego został dzięki politycznym układom. No oczywiście, że dzięki politycznym układom, a niby czemu, że był takim fajnym koordynatorem i tak fajnie szybko wklepywał te dane w tabelki w Excela i w różne te wykresiki? No chyba nie. To są jakieś żarty. Szef planowania operacyjnego odpowiada za wszystkie operacje na świecie związane z bezpieczeństwem naszego kraju. Mówi doświadczony dowódca, uczestnik kilku misji bojowych. Generał Żal nie jest wyjątkiem. Kilku innych szefów wojskowych Centrum Rekrutacji, którzy są uważani za ulubieńców szefa MON Błaszczaka, ponieważ realizowali jego projekt budowy najsilniejszej armii lądowej w Europie. Również zostało docenionych w ten sposób. Czyli tak, Mariuszek, nasz ulubiony majster, wybitny człowiek, na stanowisku ministra obrony narodowej obsadza, daje generałów dla ludzi, którzy pomagali mu budować projekt najsilniejszej armii lądowej. Tylko jak oni budowali w tym WCR-ze ten projekt? Przypominam, komputer, klawiatura, tabeleczki, wykresiki. No, i się wszystko zgadza. Generał Excel przyszedł, poklepał po pleckach, przedstawili Błaszczakowi: panie majster, jesteśmy najsilniejszą armią, proszę, wykres nie kłamie, prawda? Oczywiście, że nie kłamie. A teraz wam powiem, jak generalnie powinna wyglądać taka ścieżka rozwoju oficera, jak przewiduje się taką ścieżkę rozwoju oficera w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak się planuje taką ścieżkę aż do generała, żeby ten generał był doświadczony, żeby miał doświadczenie, no nie tylko na misjach pokojowych, stabilizacyjnych, na poligonach, miał doświadczenie w dowodzeniu żołnierzami. Czyli pierwszy taki etat, pierwsze stanowisko oficera po szkole oficerskiej to jest dowódca plutonu. I już tam 20, różnie, zależy jaki pluton, nie? Kilkanaście, 20, 30, 30 nawet żołnierzy może być w takim plutonie i on działa w tym plutonie w strukturze kompanii, czyli dowodząc plutonem już uczy się taki młody oficer mniej więcej jak funkcjonuje cała kompania. I to dowodzenie plutonem również go przygotowuje do tego, że będzie dowodził kompanią, jako później po awansie z podporucznika na porucznika awansuje, czy tam na kapitana i będzie dowodził kompanią. I będąc już dowódcą kompanii, też uczy się jak funkcjonuje cały batalion, bo czasami nawet może się zdarzyć, że będzie zastępował dowódcę batalionu, bo dowódca pojedzie gdzieś tam na gdzieś tam, a zastępca dowódcy batalionu pojedzie gdzieś tam i wtedy jeden z dowódców kompań na batalionie będzie musiał zastąpić tego dowódcę batalionu, czyli już jest nawet na poziomie kompanii zdobywa się doświadczenie batalionowe, nie? Później na przykład tak jak ja, po tym jak dowodziłem kompanią, trafiłem do sztabu brygady, do sekcji operacyjnej, wtedy już mogłem poznać to, jak funkcjonuje cała brygada, nawet jak funkcjonuje cała dywizja, bo człowiek jeździł na jedno ćwiczenie, na drugie ćwiczenie, no i gdzieś tam jakieś to doświadczenie się zbierało. No a taki pan oficer, który całe życie przesiedział za biurkiem, który gdzieś tam był w WCR-ze, czy wcześniej w WKU, no niestety tego doświadczenia siłą rzeczy nie ma. Być może wie teoretycznie, jak to funkcjonuje, ale w praktyce od środka, można powiedzieć tak elokwentnie, jak to się mówi elokwentnie w języku polskim, gówno wie. Przynajmniej w mojej ocenie, być może pan generał akurat jest geniuszem i on wszystko wie, że nie musi w praktyce dowodzić, żeby wiedzieć, jak się dowodzi. No tacy ludzie też się zdarzają, być może akurat pan generał jest geniuszem, w co wątpię i wielu generałów też powątpiewa, nie tylko taki mały porucznik powątpiewa w to wszystko, ale wielu generałów też powątpiewa, czy akurat pan generał Żal ma i jakieś
doświadczenie na aktualnym stanowisku. Skoro nie dowodził nawet plutonem, skoro nie potrafi zaplanować zajęć, nigdy tego nie robił, no to teraz będzie planował na szczeblu takim, a nie przeszedł najniższego. No dobra, no ale wiecie, no przecież nasz majster Błaszczak jest bardzo inteligentnym człowiekiem i on wie, co robi. Także spokojnie. Co mówi na ten temat generał Skrzypczak, co mówią też inni generałowie? Na takie stanowisko może zostać wyznaczony człowiek, który przeszedł całą drogę przygotowania w dowodzeniu, czyli to, co mówiłem, nie? Dowódca plutonu, dowódca kompanii, gdzieś tam gdzieś do sztabu brygady albo do sztabu batalionu, później zastępca dowódcy batalionu, później dowódca batalionu, później gdzieś tam jakieś funkcjonalne stanowisko w brygadzie i tak dalej, można się wspinać, widzieć w praktyce, realizować, dowodzić i wtedy można powiedzieć, że jest się generałem, a nie gryzi piórkiem urzędnikiem w mundurze. Planował użycie brygady, dywizji, korpusu, ma doświadczenie w planowaniu działań na poziomie operacyjnym, narodowym i sojuszniczym, podkreśla generał. Czyli właśnie, a no niestety ten tutaj wspomniany generał nie ma. Generał żal nie spełnia tych wymogów, nigdy nie dowodził wojskiem, nie brał też udziału w misjach zagranicznych. Jego poziom znajomości języka angielskiego, którym posługują się oficerowie w sojuszu, również pozostawia sporo do życzenia. Czyli no, pan generał po prostu nigdy nie dowodził wojskiem. I druga sprawa, no to jest bardzo ciekawe, że jego poziom języka angielskiego nie spełnia wymogów i pozostawia dużo do życzenia. O co tutaj chodzi? No taki doświadczony pan generał i języka angielskiego nie zna, a przypominam, że młody oficer po 5-letniej szkole oficerskiej ma obowiązek znać język angielski na poziomie 3-2-3-2 według Stanagu, czyli to jest taki poziom, że tak powiem, komunikatywny. Według mnie z takim poziomem można się spokojnie dogadywać, zwłaszcza jeżeli się jeszcze nabędzie troszkę doświadczenia w tym angielskim. A tutaj pytanie, czy pan generał posiada dostateczne umiejętności z języka angielskiego, a może nie ma umiejętności nawet takich jak pan podporucznik świeżo po szkole, młody oficer. Czyli pan młody oficer podporucznik ma większe doświadczenie, jest lepszy z angielskiego od pana generała? I to nie tylko tego pana generała, bo jestem pewien, że wielu generałów dostaje nominacje generalskie, pomimo tego, że nie ma kompletnie żadnej znajomości angielskiego, a od młodych oficerów tego się wymaga. A od młodych generałów tego się nie wymaga. No, podwójne standardy oczywiście, no ale jak się klepie po dupkach z majstrem i z innymi politykami pisowskimi, a teraz obecnie będziemy się klepali po dupkach z peowczykami i z innymi tam Polską 2089, no to też będzie sympatycznie. Także jak ktoś myśli, że coś się zmieni, to wątpię, żeby coś się zmieniło. Czyli słuchajcie, gość, który siedział w WCR-ze, podsumowując, będzie odpowiadał i nie zna angielskiego, będzie odpowiadał za planowanie na szczeblu armii i dogadywanie się z szefami sztabów NATO. Ja nie mówię, że on się nie zna, zna się na swojej robocie w WCR-ze, może jest geniuszem WCR-u, to niech tam zostanie, niech to robi, ale nie wpychajcie gościa w takie stanowisko, ale wiadomo, poziom kompetencji pana generała pewnie jest taki jak poziom kompetencji pana Błaszczaka, także nie ma co się dziwić. Także słuchajcie, teraz wam powiem, zacytuję, jak wyglądała kariera takiego urzędnika państwowego w mundurze. Słuchajcie, pan generał to ma CV, przynajmniej według Onetu, CV ma jeszcze gorsze niż Mariusz Błaszczak, nie? W wojskowych komendach uzupełnień oraz w wojewódzkich sztabach wojskowych w Krakowie i Rzeszowie zaczęła się kariera generała Żala i tam też skończyła. Do wojskowej administracji trafił po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w połowie lat 90. Służył tam na różnych stanowiskach. Po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny wiosną 2022 roku WKU i WSW przemianowano na wojskowe centra rekrutacji. Wówczas generał Żal został szefem krakowskiego ośrodka. No i koniec kariery. Także mówię, no CV krótsze niż Mariusza, czyli no nie jest lepszy od ministra. No to jest podstawa, żeby nie był lepszy od ministra.
Ja jeszcze raz podkreślam, być może pan generał Żal jest geniuszem taktycznym i nie potrzebuje mieć doświadczenia, żeby być najzajebistszym generałem w całej galaktyce. Być może tak, ale no wszystko wskazuje na to, że jednak czegoś mu tam brakuje. I teraz słuchajcie, sukcesy pana generała, no mówiłem, że będzie śmiesznie, to będzie troszkę śmiesznie. Także teraz troszkę o sukcesach pana generała. No jest generałem, to musi przyjmować na klatę pewne słowa krytyki, nie? No, chciał być generałem, to ma, nie? Niech ma. 27 stycznia, z Wikipedii, nie? Ciekawostka z Wikipedii, jeden z sukcesów pana generała. Według Wikipedii, mam nadzieję, no dobra, miało być żartobliwie śmiechowo, będzie. 27 stycznia 2014 roku jako komendant wojskowej komendy uzupełnień w Rzeszowie był, uwaga, kim pan generał był? Organizatorem uroczystości. To jest sukces. Był organizatorem uroczystości, gdzie w obecności szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, pułkownika dyplomowanego Zbigniewa Winiarskiego i dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, pułkownika Wojciecha Kucharskiego, dokonano wręczenia odznaczeń Gwiazdy Iraku oraz wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Współpracował w Rzeszowie z dowódcą 3. Brygady Obrony Terytorialnej. Więc jak się okazuje, że pan generał, jednym z sukcesów pana generała było to, że był organizatorem tak poważnej uroczystości. No, nic tylko pogratulować i lecimy dalej. I na czym zna się pan generał? Słuchajcie tego jeszcze. Też cytat tutaj z Onetu. Zapytaliśmy doświadczonego oficera, na czym zna się wojskowy, który całe życie zawodowe spędził w administracji. Uwaga, na układach. Odparł bez zastanowienia. Ci ludzie decydują, kogo do armii przyjąć, kogo awansować, kogo się pozbyć. Mają bliskie kontakty z politykami, najczęściej na poziomie lokalnym, lecz nie tylko. Czyli pan generał zna się na układach, na tym, komu kawę postawić, z kim kawę wypić, tak na marginesie, nie, tak w cudzysłowie kawę. Kogo przyjąć, kogo zdegradować, kogo wypierdzielić z armii. Także no, pan generał się zna. Ale słuchajcie, żeby nie było, że się znęcam tylko nad jednym generałem, no to oczywiście kilku innych sobie tutaj wymienimy, kilku innych pułkowników, którzy zostali wysłani na kursy generalskie do Akademii Sztuki Wojennej. A dlaczego do Akademii Sztuki Wojennej? No, nawet sami wykładowcy na Akademii Sztuki Wojennej dziwią się, że tacy pułkownicy z takimi dokonaniami, w cudzysłowie dokonaniami, z tak małym doświadczeniem trafiają właśnie na kursy generalskie. No ale czemu się dziwią ci wykładowcy na Akademii Sztuki Wojennej? Jak sama nazwa wskazuje, Akademia Sztuki, czyli tam ma być sztuka, sztuka dla sztuki, Akademia Sztuki Wojennej. No to co się dziwią, że im na sztukę przysyłają pułkowników, żeby na sztukę zrobili generałów? Już sama nazwa wskazuje, że to jest sztukancka akademia. Oczywiście żartuję, nie? Oczywiście żartuję, ale słuchajcie. Oczywiście wielu tych pułkowników, którzy trafili na kurs generalski, określa mianem przydupasów Błaszczaka. No, czy tak rzeczywiście jest? Słuchajcie, kto trafił jeszcze? Pułkownik Marcin Stachowski, zastępca szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dowodzenie zakończył na etapie dowódcy kompanii. No, przynajmniej lepszy jak pułkownik Żal. Pułkownik Artur Lichończak, szef ośrodka rekrutacji w Olsztynie, czyli kolejny urzędnik w mundurze z WCR-u. Pułkownik Piotr Rupa, do końca października 2023, szef ośrodka rekrutacji we Wrocławiu. Znowu WCR. Pułkownik Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej. O kurde, mamy agencję kosmiczną. W ogóle jak to czytałem, to się zdziwiłem. Polska Agencja Kosmiczna. Dobra, nie będę tego komentował w ogóle. Z tej Polskiej Agencji Kosmicznej. Nie no, kiedyś coś słyszałem o tej Polskiej Agencji Kosmicznej, ale myślałem, że to umarło jakąś tam śmiercią naturalną. Bo jeszcze żadnych rakiet nie widziałem, żebyśmy wystrzeliwali w kosmos, ani czegokolwiek. No, ale wiadomo, no, agencja tylko teoretyczna. Ktoś jakieś stanowiska musi pełnić gdzieś, trzeba swoich upychać, nie? Słuchajcie, w sumie nasz kochany majster Błaszczak na taki kurs
Generalski to wysłał aż 39 pułkowników. Mam nadzieję, znaczy głęboko w to wierzę, że wśród tych 39 pułkowników przepraszam, jest bardzo wielu pułkowników, którzy będą świetnymi generałami, że wśród tych 39 pułkowników jest wielu doświadczonych, konkretnych ludzi, którzy potrafią dowodzić, którzy sprawdzili się na wcześniejszych dowódczych stanowiskach i mają kompetencje przede wszystkim. Ale spokojnie, jest nadzieja. Słuchajcie, jest nadzieja, bo oczywiście łezka mi tutaj gdzieś idzie, że nasz kochany majster odchodzi i prawdopodobnie przyjdzie na stanowisko majstra kolejny mistrz świata o ksywie Tygrysek. I Tygrysek to wszystko zmieni. Ci, którzy będą po kursie generalskim, nie dostaną generałów, tylko oczywiście Tygrysek wepchnie na kolejny kurs swoich tam, wiecie, swoje tygrysiątka i te tygrysiątka zostaną generałami. Nie jest to nic śmiesznego, ale jak niekompetentny był Błaszczak, tak niekompetentny będzie Tygrysek. Nic nowego, nic się nie zmieni. Jakoś nie przewiduję, żeby było lepiej, żeby coś się zmieniło, żeby coś się polepszyło. No ale może, miejmy nadzieję, słuchajcie. Dobra, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, bo według mnie to wszystko to jest jedna wielka kpina. Ale czy ktoś się dziwi, że pisowcy na stanowiska dają swoich, no nie powiem co, już sobie dopiszcie jakiś ładny epitet, a teraz przyjdą ci z drugiej strony, te gamonie z PEŁO i z innych tam tych frakcji lewicowo-dziwnych i będą wpychali na stanowiska swoich, że Tygrysek wejdzie i wszystkich PSL-owców obsadzi na stanowiskach monowskich. Czy kogoś to dziwi? No nie dziwi nas to. Jak to zmienić? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak to zmienić. Dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, udostępnijcie. Niech się wieść niesie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam do zakupu koszulek, bluz ze sklepu, do zakupu kursu online'owego, do zapisu na praktyczne kursy. Wszystko macie w opisie pod tym filmem. Linki są w opisie. Link do cytowanego artykułu również. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.